sobotę w Miłoradzu odbyły się gminne dożynki. Święto Plonów to idealna okazja do jednoczenia lokalnej społeczności. Mimo nie najlepszej pogody mieszkańcy w dużej grupie wspólnie się bawili i rywalizowali w turnieju sołectw. Organizatorzy pozyskali także środki od sponsora, który ufundował występ gwiazdy, pana Andrzeja Grabowskiego. Oczywiście nie zabrakło także stoisk reprezentowanych przez sołectwa oraz licznych występów muzycznych i teatralnych. To, co obserwujemy, to wbrew pozorom nie jest zwykły aerobik. To prawdziwa rozgrzewka przed rywalizacją, która zwycięzcom da chwałę i podziw w całej gminie. Dlatego tutaj nie było żartów. Przy organizacji dożynek gminnych sołectwa stanęły na wysokości zadania. Mamy festiwal pierogów, różnego rodzaju potrawy, a więc bardzo bogatą ofertę kulinarną przygotowaną przez 7 sołectw z całej gminy. Biorąc pod uwagę to, że w całej gminie jest 9 sołectw, to z samych rad sołeckich jest zaangażowanych do strefy gastronomii około 50 osób, więc jest to naprawdę bardzo duża liczba i bardzo się cieszę z ich obecności na dzisiejszej imprezie. Myślę, że program, który przygotowaliśmy, jest programem ambitnym, który łączy w sobie wiele ciekawych form artystycznych. Był Andrzej Grabowski, doskonały polski aktor, satyryk, komik. Mówię o tym Festiwalu Gwiazd. Ja po 4 dniach mam dosyć, idę na górę. Podchodzi do mnie taki elegancko ubrany mężczyzna i mówi tak: łaskawy panie Andrzeju. Takie L ma, jak ja w Lotopolski grałem, tak mówiłem. Mówi: łaskawy panie Andrzeju, panu serdecznie gratuluję ról w Bożej Poczewce, ról szekspirowskich, molierowskich, w Pitbullu, prawda, tego lysego Goebbelsa. Ładnie pan zagrał w Odwróconych, tego bandyty z Pruszkowa, ładnie pan zagrał. Tylko czemu pan tego debila gra? Ja wiem, o co mu chodzi, ale udaje, że nie wiem, więc mówię: nie rozumiem, o co panu chodzi. No jak to pan nie wie, proszę pana, tego durnia Ferdynanda, dlaczego pan gra? A co ja mu mówię, wie pan co, bo ja mam taki zawód. Ja i tak będę mówił na scenie ofertku, będę mówił jakieś tam anegdoty z Skiepskich, coś tam poopowiadam, bo muszę to zrobić, to 17 lat my to gramy, no więc to już tak wrosło w ludzi, w Polskę, w kraj, w mentalność, że trudno sobie wyobrazić no, Polski bez Skiepskich. No 17 lat to jest strasznie dużo, no więc ja muszę o tym powiedzieć. A poza tym chcę o tym mówić, bo ludzie czekają na to. No więc ja zwykle uspokajam ich: słuchajcie, poczekajcie, za chwilę będzie i o Kiepskich. No bo na to też czekają. No oczywiście nie odpowiadam, albo odpowiadam wymijając na pytanie, gdzie Cycu, a gdzie Paździoch, a gdzie Boczek, no bo oni myślą, że ja jestem naprawdę. Niektórzy przynajmniej. No. I my przez te 10 dni w hotelu robimy to, co normalny Polak robi piątek wieczorem, całą sobotę, w niedzielę hamuje, bo w poniedziałek do roboty idzie. To my tak 10 dni. Wyglądałem mniej więcej jak tutaj mój fan, który przed chwileczką tutaj był. O, jest, jest. Józia. Babcia mówi: co on mówił? No, pytał się, z jakiego miasta, mówi dziadek. Za chwileczkę taksówkarz się odwraca, mówi: oj, byłem kiedyś w Melbourne, miałem tam najbrzydszą kobietę, jaką w życiu miałem. Na co babcia mówi: co on mówił?
Na co dziadek mówi, mówi, że cię pamiętam. Oprócz gwiazdy na scenie wystąpili także młodzi mieszkańcy gminy, którzy wcielili się w postaci radnych i nie tylko. Dumą z naszą jest stara kościelnica, gdzie zawsze ścięta trawa i wieczona ulica. Jolanta Wiśniewska, jestem ciepiatka odrobinę, ale to tylko, że troszczę się o gminę. W kościelnicy trawę koszę sama, bo przecież nie jest ze mnie żadna wielka dama. Dzieci nasze są kochane. Wcześniejszy występ, nie wiem, czy był nagrywany przez telewizję, ale przedstawiał również właśnie wójtów i radnych sejmiku wojewódzkiego. Ten dzisiejszy przygotowany przez Gminę Ośrodek Kultury i Sportu to są radni z naszej gminy, no oraz oczywiście wójt jeżdżący frywolnie rowerem. Nieważne są podziały, nieważne czy młody, czy stary, gmina 9 sołectwa, ale każdy z nas do jednej bramki gra. Zrównoważony rozwój promujemy, losem wszystkich mieszkańców się przejmujemy. Mam nadzieję, że kadencja ta przyniesie dużo pożytku, nie wniesie zła. A jeszcze ja, zapomnieliście przedstawić Arka Skorka? Jestem włodarzem tej gminy i mam dla Państwa nowiny. Pierwsza to taka, że Mariolka przyjechała, kabaret para nienormalnych będzie prezentowana. Zaraz po mnie Marcelina Mała będzie przecudnie dla Państwa śpiewała. Korzystając z okazji, władze zaprezentowały mieszkańcom nowe logo gminy, które zostało wybrane w głosowaniu internetowym. Logo to napis Gmina Miłorac, przedstawiający wstążkę i trzy kłosy. Symbolizuje to oczywiście nasz teren. Dzisiaj będzie jego promocja, czyli przedstawimy to logo mieszkańcom, rozdany zostanie tort, na którym będzie widniało to logo i idziemy z hasłem przez kolejne 3 lata, tu gdzie początek Żuław. A wracając do turnieju sołectw, w rywalizacjach sportowych najlepsze okazały się drużyny ze Starej Kościelnicy oraz Montów Wielkich. Obie drużyny zgromadziły po 26 punktów. W dogrywce lepsza okazała się jednak załoga ze Starej Kościelnicy i to właśnie ta drużyna odebrała przechodni puchar wójta gminy Miłorac. 5! Stara Kościelnica, on słuchajcie, byli ostatni, a jednak okazali się najlepsi. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.